Witajcie w kolejnym odcinku z serii Środowe Koło Ratunkowe, gdzie rozważamy, rozmyślamy nad księgą apokalipsy. Może Was zasmucę, ale jeszcze dzisiaj będziemy w wersecie pierwszym. Co prawda to już trzecie spotkanie i nie ruszyliśmy jeszcze z tego wersetu, ale myślę, że i przynajmniej jeszcze jedną perłę powinniśmy z tego wyciągnąć. Dlatego serdecznie zapraszam do wsłuchania się, oglądania. Pierwszego wersetu dowiedzieliśmy się już, że to Jezus jest głównym bohaterem tej księgi. Dowiedzieliśmy się również, że celem spisania tego było m.in. to, aby pokazać ludziom wierzącym, w jaki sposób Bóg będzie przeprowadzał swoje plany przez kolejne wieki aż do samego końca. Łącząc te dwa wątki, można po prostu powiedzieć, że Księga Apokalipsy przedstawia Jezusa w historii, od wniebowstąpienia do jego powtórnego przyjścia, a nawet może jeszcze troszkę dalej. Wsłuchajmy się zatem jeszcze raz w pierwszy werset pierwszego rozdziału Księgi Apokalipsy: "Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce." To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego cudze swemu Janowi. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zobaczyli, w jaki sposób Bóg przekazuje swoją wolę ludzkości, ponieważ w tym wersecie ten boski plan przekazania swojej woli jest ukazany. Mianowicie, czytamy jeszcze raz: Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Zatem można zobaczyć, że Bóg Ojciec daje to objawienie, to przekazuje swoją wolę Jezusowi Chrystusowi. Później czytamy, że to też wyjawił on, czyli Jezus, za pośrednictwem zesłanego anioła swojego. Czyli przychodzą jeszcze tutaj aniołowie, i tutaj kończy się ten werset, że ostatecznie to przesłanie trafia do apostoła Jana, który jest prorokiem. Natomiast. Co warto zaznaczyć, gdy otwieramy drugi list apostoła Piotra, rozdział pierwszy, werset dwudziesty pierwszy, to dowiadujemy się, że proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Zatem prorok był Oczywiście, natchniony Duchem Świętym, to znaczy, że mógł właściwie przejąć przesłanie z nieba, jak również później właściwie je przekazać. Tak? To nie jest zabawa w głuchy telefon, tylko Duch Święty czuwał nad tym, aby właściwie przyjął i właściwie przekazał dalej. Zatem zobaczcie, można zobaczyć w tym wersecie to boskie trio: Bóg Ojciec Jezus Chrystus, Syn Boży. I aniołowie, Bóg angażuje istoty niebiańskie, święte istoty niebiańskie w tym celu, aby przekazać tą prawdę człowiekowi. Zobaczcie, czyli całe niebo, całe niebo, całe bóstwo, aniołowie zaangażowani są w to. I Bóg jeszcze powołuje proroków. Aby ta prawda przedarła się przez tą gęstą chmurę tego kłamstwa, fałszu, który zasiał diabeł, abyśmy mogli zobaczyć, jaki jest naprawdę Bóg, jakie są Jego plany. To jest coś cudownego. Całe niebo angażuje się, abyś ty i ja poznali Boga. Można na dodatek przeczytać werset 11, gdy Jan jest w zachwyceniu, słyszy głos: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu kościołów. To, co widzisz, zapisz i wyślij, Jan dostał takie. Polecenie. I dzięki temu mamy Księgę Apokalipsy. W podobny sposób wiele ksiąg biblijnych było spisywanych. Prorocy otrzymywali widzenie, następnie polecenie, aby spisać to, co zobaczyli dla potomnych. I dzięki temu ta prawda jest dzisiaj przed Tobą, gdy otwierasz swoją Biblię. Wybaczcie, ale muszę to powiedzieć raz jeszcze. Całe niebo angażuje się, abyśmy mogli poznać prawdę. To w jakiś sposób, Kładzie na nas odpowiedzialność. Czy doceniamy to, co Bóg dla nas zrobił? Czy doceniamy to Jego słowo? Czy chętnie i często sięgamy do Pisma Świętego? Myślę, że ja sam mam wobec siebie pewne zastrzeżenia w tym względzie. Jednak tego typu myśli powinny być dla nas zachętą, silną motywacją, aby sięgać po tą Księgę, otwierać ją. Modlić się, aby Bóg dał nam właściwe zrozumienie. Kiedyś ludzie oddawali swoje życie, żeby mogli mieć dostęp do tej księgi. Dzisiaj natomiast jest ona bardzo powszechna, to jest najbardziej powszechna książka w, w dzisiejszych czasach. Jednak mimo tej powszechności tak mało ludzi po nią sięga. W wielu domach jest, natomiast najczęściej porasta. Kurzem. Wydaje się, że to jest bardzo sprytny zabieg diabelski, kiedyś prześladował tych, którzy mieli do niej do dostęp. Natomiast dzisiaj sprawił, że ta powszechna dostępność do tej księgi sprawiła, że ludzie tego nie doceniają. I to nas wzywa do tego, aby trochę powalczyć o to, aby trochę powalczyć o ten czas spędzony z Bogiem na modlitwie, na studium Biblii. Ponieważ tutaj jest prawda, mało tego. Dla tych, którzy otwierają tę księgę, którzy czytają, słuchają tej księgi, jest przeznaczone przez Boga specjalne błogosławieństwo. I ono zapisane jest w wersecie trzecim. Przechodzimy już do wersetu trzeciego. Błogosławiony ten, który czyta. Błogosławiony ten, który czyta. I ci, którzy słuchają słów proroctwa. I zachowują to, co jest napisane, czas bowiem jest bliski. A Bóg nie tylko mocno zaangażował się, abyśmy mieli dostęp do prawdy na jego temat, ale również położył specjalne błogosławieństwo na tych, którzy starają się zrozumieć to przesłanie. Być może, gdy czytasz dzisiaj Księgę Apokalipsy, Wiele tam nie rozumiesz, dla mnie też jeszcze jest tam wiele tajemnic, ale jest na nas Boże błogosławieństwo. Nie zniechęcajmy się, mimo że nie rozumiemy wszystkiego. Nie zniechęcajmy się, Boże błogosławieństwo jest na tych, którzy czytają, słuchają i zachowują to, co jest tam napisane. Zatem niech Bóg Cię błogosławi, ale pozwól Bogu się błogosławić. I otwieraj tę księgę.